W Gliwicach rozpoczął się proces Jerzego S., który jest oskarżony o to, że w sierpniu 2020 roku spowodował wypadek na drodze krajowej nr 88. Zginęło wówczas 9 osób, które podróżowały busem. Dziś oskarżony nie przyznaje się do winy. Do wypadku miało dojść w nieszczęśliwych okolicznościach. Najprawdopodobniej wskutek najechania, względnie uszkodzenia opony, samochód stracił stabilność. Nie potrafiłem go utrzymać. Utrzymując kierownicę mocno w dłoniach, hamując zdecydowanie, samochód poruszał się w lewo. Oskarżony stwierdził także, że wraz z żoną nie wiedzieli, że doszło do zderzenia z innym pojazdem. Żona oskarżonego zeznała, że wraz z mężem nie widzieli po wypadku innych uszkodzonych pojazdów. Będziemy dowodzili, że było tak, jak mówił oskarżony, albowiem w materiale znajdują się pewne elementy, które oczywiście skłoniły prokuraturę do zaprezentowania aktu oskarżenia, ale także materiały, które wskazują, że wersja oskarżonego, iż doszło do nieszczęśliwego, niezawinionego przez niego wypadku, jest prawdziwa. Zdaniem prokuratury Jerzy S. miał wyprzedzać swoim Volkswagenem samochód i nie zauważył, że z naprzeciwka nadjeżdża Renault Trafik. Gdy kierowcy próbowali uniknąć zderzenia, bus przewrócił się i zderzył z autobusem. Dziś prokuratura nie wierzy w wersję oskarżonego i wnosi o karę. 8 lat pozbawienia wolności. Ten czyn jest taką karą zagrożony. Wstępnie dokładny wymiar kary ustalimy po przeprowadzonym postępowaniu, ale na pewno będzie to kara bezwzględnego pozbawienia wolności. Następna rozprawa odbędzie się w październiku. Przypomnijmy, do wypadku doszło 23 sierpnia 2020 roku pomiędzy Kleszczowem a Gliwicami, gdzie doszło do zderzenia 3 pojazdów, osobowego Volkswagena, busa i autokaru. Zginęło 9 pasażerów busa, a prokuratura winą za wypadek obarcza kierowcę osobówki Jerzego S.